Ten blok cały pusty. Nie wiem, czy uda się wejść. Kupić, nie wiem, czy ktoś kupił, który kto wie. No ale młodzi nie jak mają pracę przecież. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w ten piękny, słoneczny dzień. Piotruś już furę odpalił. Zamyka jeszcze szpicherek. I ruszamy w trasę. Zobaczyć coś, co się dzieje w okolicy. Siedlisko już ogarnięte. Także jesteście gotowi na wycieczkę? To usiądźcie wygodnie. Zapraszamy. Piotrusiu, gdzie nas zabierasz dziś? Na zachód. Aha, słońca? Jedziemy podbijać zachód. No, na bogato. Jedziemy dzisiaj do pierwszej stolicy Polski, czyli do Gniezna. Ile nam jeszcze czasu zostało? Godzina 17. I wjechaliśmy sobie na A2. 95 km przed nami. Jeszcze jedziemy darmowym odcinkiem autostrady, ale za 18 km zjeżdżamy, bo zaczyna się prywatna autostrada płatna. Pojedziemy sobie bocznymi drogami, starą dwójką chyba, na Poznań. Kierunek Poznań. I odbijemy na Gniezno. Nie wiem, czy tam będzie widać całe pole lawendy i dużo takich pól właśnie jest. Kiedyś się tego nie spotykało w Polsce, a teraz coraz więcej. A co się z tego robi? No wszystko można. Bardzo dużo jest używane w kosmetyce. To takie... O, tu kolejne pole. W ogóle zobaczcie, podziwiajcie, jak Polska pięknie wygląda. Dzieciom się bardzo podoba. Dobrze jest zjechać sobie z autostrady, właśnie takimi małymi wioskami jechać. No właśnie miałam to powiedzieć. O, tu mi daj miejscowość. Co ty gadasz? Musimy się tu zatrzymać i zdjęcie zrobić. A to coś tam będzie? No sama nazwa tu mi daj, no jak to ale będzie? To tam coś tam tego? A ja wiem, co ci tam która da? O, i tutaj też pole lawendy pod tu mi dajem. Tam wszystko dają, to jedziemy. O, kolejne pole z lawendą, a przed jakiś taki mały lasek będzie. Fajnie to wszystko wygląda. Tam ule kolorowe, może być miód lawendowy, widzisz? Wracamy do naturalnych rzeczy. Kolejna lawenda, a tutaj rośnie burak cukrowy. Z tego mamy cukier, zboże. O, i folia. Ciekawe, co tu się produkuje pod folią. Czy warzywa? Pomidory. Nie widać. Pomidory, właśnie, ogórki. I tak wyglądają domki na wsi. O, jeden domek i pusto. Fajna taka przestrzeń, że tak nie jeden koło drugiego, nie? O, pewnie na komunijnym rowerze jedzie. A, to już był tu mi daj. Aha. I no teraz. To jest tak w drugą stronę, to o, zatrzymujemy no się. Właśnie, zatrzymujemy się. Z tu mi daj wpadasz w doły. Tu mi daj, Monia. Tu mi daj. Wiesz co chcesz. Chodź, zdjęcie sobie zrobimy. Jedziemy, jedziemy i naszym oczom ukazał się właśnie taki parking. Tutaj jest pomnik. W hołdzie powstańcom 1863 roku tu spoczywającym polegli w walce o wolność Polski. Dnia 28 lutego 1863 roku wieczna cześć ich świetlanej pamięci. Także tu jest mogiła powstańców, którzy walczyli za Polskę. Idąc właśnie od tego pomnika w tamtym kierunku mamy tutaj miejsce pamięci. I pamiętaj, byłem kim jesteś, będziesz kim jestem.
Polska to jak matka. Nie oczekiwali na cud, wiedzieli za co giną. Cześć ich pamięci. W tym miejscu w 1860 roku. Tak, czytałam tam właśnie z pomnik tych żołnierzy. Jest to miejscowość Mieczownica. Ale jeszcze nas zainteresował ten blok. Widzimy, że on jest cały pusty. Nie wiem, czy uda się wejść, ale byśmy chcieli zobaczyć. Obok jest zamieszkały. Może kogoś spotkamy, spytamy się, dlaczego ten jakby jest opuszczony. Nie jakby, bo jest opuszczony. Także idziemy. Normalnie Piotruś mówi, że to przypomina mu Prypeć, tak? Ja byłem kiedyś w takiej opuszczonej w Polsce, to jest Gródek, koło miejscowość Borny-Sulimowo, nawet miejscowość Gródek. I też takie bloki były. No opuszczone. Tylko tam całe osiedle, tam nie? Całe osiedla, tu normalnie obok są no bloki. Właśnie mówię, tu normalnie zamieszkane wszystko, a tutaj taki hit. Zobaczymy, czy uda się wejść. Właśnie tutaj wybiegła sobie sarenka, musicie uwierzyć na słowo. Ogólnie jest zakaz wstępu, wszystko jest zamurowane, w sensie no zabezpieczone, zamknięte, tam jest też kłódka. Ale nie ma kurczę nikogo, żeby się dowiedzieć, dlaczego tak się stało. To znaczy, o, jest tam okno i pewnie można by było wejść przez piwnicę. Zajrzymy. No, można by było wejść, ale my tego nie zrobimy dzisiaj. Kurczę, no. O, może Piotr, trzeba było się spytać pana. Tam jest jakaś pani, może podejdę i zobaczymy, czy coś powie. Tam do pani. Do tej pani, nie? Podejdźmy. Aha. Idziemy do pani się podpytać, czemu teraz opuszczone. Wszystkie takie bloki stoją tutaj. Tak sobie przejeżdżamy i tak nas zastanowiło, bo tutaj zamieszkały blok, a ten jeden pusty. Co to się stało? To tu pieniążki spowodowały? To, bo tak... to już kupę lat jest przecież. No bo właśnie mówimy... Tak stoi i straszy. No, dosłownie. Przecież to fajne... No nie wiem, ludzie tyle pieniążków wydają za mieszkania, no to, nie? Nasze pieniążki były. No właśnie. To z PGR-u. Bo tu PGR-owski jest budynek, nie? To od kiedy to stoi to taki? Był. To był. Od kiedy to takie puste stoi? 93. Ojej, to bardzo długo. No. Bo to jak to, jakby to pod gminę należy, tak? Teraz oczywiście tak, bo przedtem to było po agencji. Mm-hmm. A agencja to jest gmina, nie wiesz, że za złotówkę, czy jak to tam się mówi, czyli, że to mieli remontować. Ale... Stoi. Stoi, tak to widzisz też. No już pewnie nie ma szans na to, żeby coś się wydarzyło z tym. No wie pan, gorsze stany krzykowali chałupie. No właśnie. No tak. To, że teraz to... Nawet na socjalne, nie? Parę lat wstecz to były przecież zawody strażackie. Tam słomę polili, tutaj nie widzę. No ćwiczenia były. Ćwiczenia no tak. Pożarowe. No, no to co tam, to w środku to wszystko kopcone, oddymione. No dobra. To mimo to dach by musiał zwalić. No dach, to, okna, wszystko, elektryka, tak. Nie od nowa do to, zrobienia. No. No ale to, ale... No ale byłyby jakieś socjalne mieszkania czy coś, no nawet ludzie myślę, żeby kupili stąd też. Wie pani, kupić to nie wiem, czy by ktoś kupił, który, kto wie. No ale młodzi nie, jak mają pracę przecież. No ale jak młodzi mają dać kupę pieniędzy, to też pani od nowa stawiają. A, to coś nowego, nie? W sumie tak, działkę i domek góry mają, i tak dalej, nie? To już są czyste i tak dalej, nie? A tu no. Co wie? Tak. A nikt się nie schodzi tutaj? Schodzą no się, właśnie, nie? No właśnie, i przez to też pewnie niebezpiecznie jest czasem. No tam było pozatykane, ale wiesz, pan umiesz? No tak, to znajdzie się zawsze jakieś wejście. Mają schadzki. Dobrze, no jedziemy dalej. Nawet chodzili, tak jest. No, młodzież ma zawsze pomysły, nie? Tak, ale to mówią, szkoda, szkoda. No szkoda, bo to naprawdę tutaj super fajne dwa wyszykowane. W 90. Chyba drugim, czy no mało ważne, ale tak jakoś 90. któryś to były zapisy, że tu jak wyszykują, to już mieli ludzie poprzyznawane
zaś rzekomo, że to mieli wkład jakiś włożyć, żeby to wybudować dalej. Czyli wkład musieli dać tak. swój, żeby gmina resztę dołożyła i by mieli. A na obecną chwilę to co? Niszczy się, nie? Oj, to już nic z tym nie zrobię. Bo tutaj wie pani, z tego to nikt tak nie widzi, tylko że z drogi jak ludzie jadą. No właśnie przejeżdżaliśmy. No właśnie my się zatrzymaliśmy, nie? Mówimy drogi, tam jakiś pomnik, miejsce pamięci. Pomnik był teraz w tym roku odnowiony, nie? No mówię, takie miejsce pamięci no historyczne i tu nagle taka ściana po prostu. No młodzież mnie dwóch nie szanują. Bo to jak raz, drugi raz okna, drzwi powybijane, to... No właśnie widzieliśmy tam pójdzie, na dole stary też. Stary nie pójdzie. No nie, no gdzie? Tylko młodzież. No. Wypiją sobie trochę, poczwają i... Tak, miejsce schadzek takie. Schadzki, tak. No nic, dobra. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy życzymy bardzo. Miłego dnia. Dziękuję, tak. No i stoi sobie i straszy tak. No właśnie, gmina się nie podjęła. Młodzież sobie znalazła lokal do zabawy. Ale właśnie, no tak jak pani mówiła, na wjeździe po prostu to straszy, tak? No ale że te są, a ten jeden akurat nie. No jeszcze tak na wjeździe. Jeszcze na wjeździe, no. No ale to tak... Ale różni się, te bloki się różnią od tego. Ten musiał być jakiś starszy pewnie. Może zobacz, pierwszy. Balkony inne są w ogóle. Nie są łączone. Nie, tamte są łączone. Są większe balkony niż te tutaj. To nie jest źle tutaj, w tym środkowym. Ale tutaj to widzisz, to spalone. Czyli tak jak mówiła, że strażacy sobie te ćwiczenia pożarowe robili, nie? Ludzie w ciężkiej sytuacji, niby każda gmina ma, czy tam powinna mieć jakieś lokale socjalne i tak dalej. I właśnie to mogłoby temu służyć, a stoi i straszy, no. Ale widzicie, co nas łączy? Akacja jest. Dobra, jedziemy dalej. Właśnie to, co zawsze mówię, że ludzie w takich małych miejscowościach są otwarci. W mieście tak, tak by się podeszło do osoby i... A co was to interesuje, nie? Miasto albo są bardziej coś, nie? Ludzie. Ale zauważyłem też, że jak podeszliśmy do pani, to na początku taka była niepewna, nie? No nie wiesz, no co? Nie wiem, ale minęło sobie parę chwil i zyskała zaufanie do nas i otworzyła się i porozmawiała z nami. Dokładnie, także no. Dziękujemy. Fajnie, lubię właśnie takie spotkania. Właśnie tutaj chyba resztki zabudowań po PGR-ze, także tak to kiedyś na wsi funkcjonowało. Natalku, zobacz, jaką piękną dróżką jedziemy. Leśną ścieżką przez ogródek idzie sobie krasnoludek. I tak sobie nam droga mija. I podziwiamy tutaj. Nie wiem, co to za miejscowość, ale tak królewsko tutaj. Ładnie. No już jest znak na Gniezno tam w prawo. Skręć w prawo. Piotr już jest głodny, także Monisia poszukała sobie w Google, gdzie co można zjeść. I bardzo dobre opinie ma zapiekanki, gdzie właścicielką jest pani Ania. Także jedziemy, zobaczymy. Tylko dziwne godziny są otwarcia, bo od 10 do 14 dochodzi... Krótko. Króciutko. Tak, no może dlatego są dobre, takie swojskie, zobaczymy. Ale tutaj to... Pani sobie u Julii była, tam obok barber Bartek, solarium, wszystko mają, o, idą zęby naprawiać młodzi, patrzcie. Weź już, panie, wyłącz to. No jak wyłącz? Życie pokazuje, jak się żyje w Polsce. Kurde, ale nie wiemy, gdzie jesteśmy? A tam na Google nic nie pokazuje? Witkowo. A, Witkowo, gmina Witkowo, miejscowość Witkowo. Bardzo ładnie tu macie w Witkowie. I taki ryneczek tam, klomby, kwiaty. I bank, taki budynek odrestaurowany. Tak, widzę teraz bank spółdzielczy w Witkowie. O, kościół też macie. Fajnie tu macie. Fajnie tu macie. O, takie duże przed nami jechało auto. Ho, ho, ho. Super takie budyneczki zabytkowe. Jak nie w Polsce się czułam przez chwilę. Stary rynek to był. Same takie kamienice bez bloków, bardzo ładnie. No i co? Mamy teraz w prawo na Skorzęcin,
A my w lewo, na Gniezno. Lecimy, panie. Ogólnie to... O, tam był... O, zielone, rura. Co tam to, był, Kacper? Tam była jakaś mysz taka, jak te krasnoludki. Mysz? No, tam była. No właśnie, bo uchyliłam rąbka tajemnicy dzieciom, że w Gnieźnie będziemy szli szlakiem królewskim, a tam będzie też szlak taki dla dzieciaków, bajkowy. Myślę, że to będzie fajna wycieczka, że będzie im się podobać. Czerniejewo. Kurde, takie dziwne, długie tutaj nazwy miejscowości są, nie? Królewskie. Takie królewskie. No dobra, no. Pogadaliśmy, pozwiedzali. Jak dojedziemy i coś kupimy do jedzenia, sił nabierzemy, to się włączymy z powrotem. Jesteśmy w miejscowości, która nosi nazwę Małachowo Złych Miejsc. O co chodzi w ogóle? Taka długa nazwa. Gdzie mieszkasz? No jak gdzie? W Małachowie Złych Miejsc. I nie wiem, czy to ktoś mówi poważnie, czy sobie robi ze mnie jaja. Ale... Kurczę, a tutaj? Kołaczkowo. No normalnie, tak, normalnie, nie? Zawsze mnie zastanawia, skąd nazwy tych miast różnych się wzięły, tych miasteczek, wiosek. Kurczę, Piotruś, przybliż, bo ktoś nie uwierzy, że my z Małachowa Złych Miejsc wyjeżdżamy. Taka długa nazwa. To się mieści w ogóle w dowodzie osobistym, taki zapis? Miejscowości? Jak skrótami? Kurczę, nie wiem. Powiedzcie, o co chodzi. Gniezno, pierwsza stolica Polski, taki wjazd. Proszę bardzo, wjeżdżamy do Gniezna. Od razu macie jakiś bar, Moto Jelonek, ale nic o nim nie wiemy. Jedziemy na zarezerwowane zapieksy, wyszukane w Google. Nie, no nie zarezerwowane. Nie, no żartuję, po prostu tak sobie upatrzyliśmy, nie? Tak. Masz tam wklepane? Tak. No to. I teraz proszę, Gniezno znak, dojechalimy! Witamy! Pozdrawiamy wszystkich z Gniezna i okolic. I żeby ten film nie był za długi, to może z tego miejsca się pożegnamy. Jeśli wam się trasa podobało, miło wam się jechało, zwiedzało, to do następnego miłego. Bajo! Bajo!